Dzień dobry Państwu, zaczynamy trzynasty wykład w tym semestrze. Wykład ze wstępu do teorii do ogólnej teorii względności. I jak powiedziałem, jak zapowiedziałem na poprzednim wykładzie, będziemy mówili o krzywiźnie zewnętrznej podrozmaitości okowymiarze 1. Prawda, więc wyobrażamy sobie, że w dużej przestrzeni mamy podrozmaitość, na przykład zadaną jednym jakimś równaniem. No my się skoncentrujemy sko na czterowymiarowej przestrzeni, bo to jest teoria czasoprzestrzeni. No i te podrozmaitości są wymiaru 3, tak jak na przykład rozmaitość dana równaniem T równe konstans, czyli taka konwencjonalna Przestrzeń. Proszę Państwa, jak się mówi o geometrii takich przestrzeni, to warto do, do rozmaitych obliczeń używać takiego układu współrzędnych, żeby właśnie jedna ze współrzędnych była stała na tej przestrzeni. No myślmy sobie właśnie, że ta przestrzeń to jest czas, czyli jakaś taka. No krzywa, bo tu wszystko jest krzywe, powierzchnia x0 równa się konstans. I będziemy wobec tego dzielili cztery współrzędne na tę jedną, która jest stała na tej czasu na tej przestrzeni oraz te współrzędne przestrzenne, gdzie K jest równe 1, 2 i 3. To w takiej sytuacji taki te elementy współczynników koneksji które odpowiadają właśnie kierunkowi czasowemu u góry, a tutaj przestrzennemu, to one, gdy zmieniamy układ współrzędnych, ten trójwymiarowy, ale ciągle trzymając tę współrzędną x, to łatwo widać, że one się zachowują tak jak yy, y, y, tensor. Oczywiście symetryczny, taki tenzor na trójwymiarowej przestrzeni. To bardzo łatwo widać z tych praw transformacyjnych, któreśmy wyprowadzali. Ja teraz nie chcę już na to poświęcać czasu. To jest taka prosta obserwacja. Dobrze, więc jak tej współrzędnej nie zmieniamy, to pod względem zmiany tych współrzędnych przestrzennych, to się zachowuje jako tenzor. No dobrze, ale jak się zachowuje, gdy na odwrót nie zmieniamy współrzędnych przestrzennych, a zmieniamy współrzędną czasową, to bardzo łatwo widać, że to się po prostu skaluje. To się po prostu skaluje, ponieważ bardzo łatwo widać, że to jest nic innego jak następujące wyrażenie, że bierzemy sobie wektor d po dxl. No, to jest wektor bazowy. Ja może tutaj będę używał skróconej notacji po prostu dl. Następnie bierzemy jego pochodną kowariantną w kierunku tego drugiego, wektora dk. To, co otrzymujemy, to jest wektor no, czterowymiarowy, ponieważ ta struktura yy, równoległości, ta konekcja jest czterowymiarowa. I teraz z niego wyliczamy tylko tę składową transwersalną, prawda? Czyli działamy na to takim kowektorem Dx0. No i teraz właśnie bardzo łatwo widać, że jak ta współrzędna ciągle spełniając ten warunek, że na tej powierzchni jest równa 0, zmienia się, no to tylko długość tego się skaluje. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli obie strony równości podzielimy przez długość tego wektora, to otrzymamy coś, co nie będzie zależało właśnie od wyboru tej współrzędnej, no, ciągle zachowując ten warunek, że to jest współrzędna, która jest stała na rozmaitości. To znaczy, że to dx0 zeruje się na wektorach stycznych do tej naszej rozmaitości, o jej jakoś ją oznaczmy, niech to będzie S. No dobrze. No w związku z tym, jeśli... A, a co to jest długość dx0? No to jest, prawda, pierwiastek z iloczynu skalarnego dx0. No tylko, że w geometrii Rimana to by już tak było, a w geometrii... Minkowskiego, to czasami może być ujemna liczba, prawda? Jeśli ten wektor ortogonalny do przestrzeni ma charakter czasowy, no więc na wszelki wypadek tutaj trzeba postawić moduł. No a to jest nic innego jak pierwiastek z modułu G00. No i w związku z tym, jak to podzielimy, jeden, przez pierwiastek z G00, to otrzymamy coś, co już nie zależy od wyboru tej współrzędnej, czyli dx0 podzielone przez długość dx0, coś, co nie zależy od wyboru tej współrzędnej x0, no, ciągle, pod warunkiem, że ona będzie stała na samej tej rozmaito, rozmaitości S. I właśnie tę wielkość nazywa się krzywizną zewnętrzną. Proszę Państwa, to jest taki tenzor, on jest symetryczny i to jest po prostu trójwymiarowy tenzor, prawda? Czasami nazywa się... To druga forma krzywiny. Proszę Państwa, jeszcze jest taka sprawa, że tutaj wchodzą w grę różne konwencje, bo w różnych książkach różnie. Ja przyjmę taką konwencję, że tu jest minus. Ech, równie dobrze mogłem przyjąć taką, że jest plus, no ale jestem przyzwyczajony do takiej konwencji. Proszę Państwa. Właśnie, więc jak y, robimy takie rachunki pod rozmaitością, to zawsze warto jedną współrzędną wybierać taką, że jest stała na rozmaitości. Ale jeszcze, żeby uprościć rachunki, to jeszcze bardziej wyspecyfikujemy ten układ współrzędnych. No proszę Państwa, jak mamy y, obliczyć jakiś tenzor, to wszystko jedno, w jakim układzie współrzędnych go obliczymy, pod warunkiem, że używamy poprawnych wzorów. No więc, żeby sobie uprościć rachunki, to bardzo często w takich właśnie rozważaniach, gdzie mamy do czynienia z podozmaicieścią, stosujemy tak zwany układ Gaussa. Więc proszę Państwa, do tych naszych rachunków będziemy używali... Gaussa wokół tej rozmaitości. S. No na czym to polega? Ten układ Gaussa polega na tym, żeby te linie, na których na których no linie tej współrzędnej x0, no która na Wiadomo, że ona jest stała, można powiedzieć, niech będzie na przykład 0, prawda? Weźmiemy sobie tutaj jak stała, to ją przecechujemy, o tą stałą odejmiemy, więc bez straty ogólności można sobie przyjąć, że ta współrzędna jest równa 0 na ilożno i potem wszystkie te współrzędne, tutaj wybraliśmy jakiś trójwymiarowy układ współrzędnych XK i teraz chcemy, ten, ten układ współrzędnych rozpropagować na otoczenie tej rozmaitości. Otóż ten układ Gaussa polega na tym, że te linie współrzędnej X0 po pierwsze mają być ortogonalne, czyli or, czytam no, ortonormalne wybieramy ten wektor ortonormalny w każdym punkcie do a następnie, że te linie ch chcemy, żeby były wręcz y liniami geodezyjnymi, czy też y ortodromami, prawda, tej naszej koneksji, która jest generowana przez y strukturę geometryczną tej dużej przestrzeni, w której to wszystko jest zanurzone. No co to znaczy? To znaczy, chcemy, żeby to były. A co to są za linie? Linie współrzędne, czyli warunek jest taki. Linie współrzędnej x0 to ortodromy. No czyli te takie linie proste, o których już wiemy, że jeśli koneksja jest metryczna, to to są linie geodezyjne, generowane, prawda? Po to, żeby podać linię geodezyjną. Równania linii geodezyjnej to są równania różniczkowe drugiego rzędu. To trzeba podać punkt początkowy i prędkość początkową, czyli wektor początkowy. No to punkt początkowy jest zawsze punkt na tej powierzchni, bo z każdego punktu powierzchni wypuszczamy taką linię. A prędkość początkowa ma być właśnie tym unormowanym wektorem. Yy, ortogonalnym, tak? Czyli generowane przez pole. Ja je oznaczę n, tak? Yy, orto, orto normalne do S, czyli proszę państwa, jak mamy jakiś wektor w pobliżu, w pobliżu yy, tej rozmaitości S, to jakie mu przypisujemy współrzędne? Ano, po pierwsze, patrzymy na której on ortodromie leży, no i on, ta ortodroma gdzieś musiała z tego punktu wystartować, to ten punkt miał współrzędne xk na tej rozmaitości S, no to już xk mamy, a x0, no to będzie właśnie ten parametr geodezyjny czyli o ile trzeba było pojechać wzdłuż tego wektora n, jeśli tu był n, no żeby trafić do naszego punktu, prawda? W związku z tym te współrzędne to jest właśnie x0, to jest ten parametr geodezyjny, a xk to były... To, by, to, są, trój, to jest, yy, są trzy współrzędne tego wektora, z którego musiała wystartować ta geodezyjna, żeby dotrzeć do naszego punktu. Co to oznacza? To oznacza, że te geodezyjne mają, jeśli ten, yy, jeśli ten parametr geodezyjny nazwać sobie t, no x0 to jest t, to te punkty geodezyjne w tym układzie współrzędnych no mają takie współrzędne. Tu jest T, a tu jest XK, gdzie XK jest stałe, bo wszystkie punkty na tej geodezyjnej wystartowały z tego samego punktu na naszej powierzchni S, czyli mają identyczną wartość tych trzech współrzędnych przestrzennych, prawda? No i to mają być geodezyjne. No to proszę Państwa, co to oznacza? No, a co to jest geodezyjna? To geodezyjna to jest taka linia, która spełnia równanie new kappa new, new, new lambda x kropka new, x kropka lambda, że to ma być równe 0. tak? No ale proszę Państwa, to są pochodne po t. Drugie pochodne, czyli tak, x kropka mu, no to to pochodna t po t to jest 1, a to to jest wręcz 0, bo się nie zmienia. A x dwie kropki mu, no to jest wektor zerowy, nic, nic się nie zmienia. No to jak to podstawimy, to tu jest 0, a tu tylko jest numer... 0,0, czyli to jest gamma mu 00. Czyli innymi słowy, w tym układzie współrzędnych składowe yy, koneksji o takich numerach, gdzie na dole mamy dwa zera, są równe 0. No ale ile to jest? No to jest jedna druga gdzie yy, mu. New. No, nie, tak. No i tutaj jest g new 00, zero, zero. potem jeszcze jest 00 zamieniamy to tu jest 2 i na samym końcu jest minus g 00 new. A proszę państwa, to jeśli to tak jest, to zobaczmy jak to jest, yy, aha, ta macierz jest niezdegenerowana. W związku z tym, jeśli dla każdego mu to jest równe 0, to znaczy, że dla każdego nu to jest równe 0, prawda? Czyli mamy, takie, czyli to równanie jest równoważne temu, że 2G nu 0 0 minus G 0, 0, yy, co tu ja tu powiem? Przepraszam, pomyliłem się. Tutaj jest new, jest równe 0. No to proszę Państwa, to równanie bardzo łatwo jest rozwiązać. Po pierwsze, dla new równego 0, no to otrzymamy tu że G0,0 jest równe 0, prawda, czyli że G0,0,0 jest równe 0, czyli G0,0 jest równe konstans. No ale G0,0 to jest długość tego wektora, prawda, a długość tego wektora to myśmy zarządzili, żeby to był ten wektor ortonormalny. Stąd wniosek, że to jest równe stale 1. Tak jak było na powierzchni, no to jest ten nasz warunek unormowania tego n, to z tego faktu, że to ma być geodezyjna, wynika, że on nie zależy od t, że jak na powierzchni był te, to w otoczeniu też jest T. Te. No to proszę Państwa, to, to teraz yy, na miejsce nu wstawiamy sobie k. No i teraz tak, to nam odpadnie, dlatego że G00 już o niczym, od niczego nie zależy, jest stałe w tym układzie współrzędnych równe 1. Ach, prawda, proszę państwa ojej ja bardzo Państwa przepraszam. To jest oczywiście plus lub minus 1, prawda? No jak to jest czasowa. Yy, współrzędna, to to jest minus 1. No generalnie to ja to może nazwę coś takiego signum tego nn. I to jest albo 1, albo minus jeden, ale w każdym razie to jest stałe, nie zależy. No i teraz jak tutaj wstawimy k, czyli na miejsce new wstawimy współrzędną przestrzenną, ta pochodna już jest równa 0, stąd otrzymujemy, że G0K też jest stałe. Ale dla t równego 0 to g0k jest równe 0, no bo to jest iloczyn skalarny między wektorem d pod x0, czyli naszym wektorem n. A d pod x, czyli wszystkimi wektorami stycznymi, a przecież tak właśnie wybraliśmy to n, żeby było prostopadłe do powierzchni. Czyli na samej powierzchni to było 0, a ten warunek geodezyjności pokazuje, że to, nam, że to jest zawsze równe 0. Czyli pokazaliśmy, że w takim układzie współrzędnych gaussowskich Metryka się tak, czyli g mu nu się diagonalizuje, no i w przypadku właśnie tej powierzchni czysto przestrzennej to tutaj jest minus 1, tu jest 0, tu jest 0, no a tu jest po prostu trójwymiarowa metryka na tej, na tej powierzchni. Gdyby charakter powierzchni był taki, że wektor ortogonalny jest przestrzenny, no to tutaj by stało plus jeden. No to jeszcze taka może drobna uwaga, że proszę Państwa, to ja mogę jak w jakimś miejscu prowadzę rachunki, to ja w tym miejscu mogę wybrać układ, w którym wręcz ta metryka byłaby taką euklidesową metryką daną przez macierz złożoną z zer i jedynek. Oczywiście to już tylko w punkcie, dlatego że dalej to nie będzie się propagowało. Ale to jest ważne, że w jednym punkcie można zażądać, żeby wręcz to była macierz jednostkowa. No dobrze, no to skoro tak, to teraz obliczmy te współczynniki koneksji. No więc najpierw piszemy te współczynniki. Koneksji, które są równe, które nam dostarczają krzywizny zewnętrznej, prawda? No to czemu to jest równe? No to jest jedna, druga. G00, no to już wiemy, że to G00, to jest ta odwrotność tej macierzy, no to znów jest plus lub minus 1. No, prawda? Czyli to jest G00. I następnie tutaj jest G0KL plus G0LK minus GKL0. No, to proszę, Państwa, ale wiemy, że 0K już tutaj jest w całym tym układzie współrzędnych, to jest 0, bo to jest te powierzchnie, te równe konstans są ciągle prostopadłe do, wektor, do tego wektora d po x 0 No to tak samo, czyli to się równa minus 1 druga g00 razy pochodna tej metryki przestrzennej no względem tego parametru, względem tej, tej współrzędnej transwersalnej, prawda? Czyli widzimy, no i w, y, gdy w układzie Gaussa to jest plus albo minus jeden, no to dla ustalenia uwagi skoncentrujmy się na tym przypadku przestrzennym, prawda, że to signum, sign, no dobrze, to znaczy to G00, 0, 0 jest równe minus 1, no to w tym przypadku to jest równe po prostu jedna, druga, no i pochodna metryki w tym ortogonalnym kierunku. No stąd mamy ale z drugiej strony Proszę państwa. Z drugiej strony, to jest nic innego jak minus ta krzywizna zewnętrzna. Takżeśmy to zdefiniowali. No i stąd mamy bardzo ładną interpretację tego tensora krzywizny zewnętrznej. Mianowicie jest to po prostu Pochodna metryki, no jeszcze jest ta jedna druga, jeszcze jest ten minus, ale to są rzeczy konwencjonalne. W naszej konwencji to tu stoi minus, tu jedna druga, ale zasadniczo to jest obiekt, który mówi, jak zmienia się metryka na tej powierzchni, gdy tak troszeczkę jedziemy w kierunku ortonormalnym, prawda? to ważne, że ortonormalnym, no bo jakbyśmy jechali z dwa razy większą prędkością, to ta pochodna byłaby dwa razy większa, więc to się właśnie to jest znormalizowane, że jedziemy nie tak szybko, a tylko tak jak to te generowane przez znormalizowany wektor normalny. No dobrze, no to już mamy to Teraz proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że gamma 0, 0, y, l, no to cóż, to tu zamiast k będzie 0, to to jest 0, prawda? Teraz tak, to też jest 0, no, no natomiast tutaj będzie 0, l, 0, no to też jest 0, prawda? Czyli to jest tożsamościowo równe 0. No i gamma 0, 0, 0, no to już wiemy nawet od początku, bo cała nasza zabawa rozpoczęła się od tego, że te linie współrzędne i gamma muszą być równe, y, muszą być równe, y, 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 są geodezyjne, więc jak są dwa zera na dole, to to jest 0. Czyli widać, że z tych współczynników konekcji, które mają 0 na górze, to przeżywa... W tym układzie, w układzie gaussa. Przeżywa ją tylko te składowe, które yy, zawierają yy, tę krzywiznę zewnętrzną. No to dobrze. No a teraz obliczmy jeszcze takie współrzędne, które mają K na górze. No, proszę Państwa, to jak tutaj są. Dwa zera, no to już wiemy, że to jest 0. Nie ma co liczyć. Teraz, jak jest jedno 0, k, l0, to otrzymujemy coś ciekawego. Mianowicie. Mianowicie otrzymujemy, no właśnie, jedna druga. G, k, 0 powiedzmy n, a tutaj jest tak g n l 0 plus g n 0 l minus g 0 l n, ale wiemy, że te przestrzenno-czasowe składowe w tym układzie współrzędnych, no to po prostu są równe 0, bo to jest ortogonalne. No i proszę Państwa, co to jest? To jest znów pochodna, yy, pochodna tej metryki, czyli o to i to, to byłby po prostu to minus k. No tyle tylko, że jeszcze zostały, ta składowa N została podniesiona przy pomocy macierzy odwrotnej, takiej, ale to jest macierz odwrotna, niby czterowymiarowa, ale ponieważ ta metryka diagonalizuje się, to ta macierz odwrotna, ta składowa odwrotnej, to jest po prostu macierz odwrotna do tej przestrzenno-przestrzennej składowej. Czyli to jest nic innego jak no ta pochodna z jedną drugą to jest minus k, a tutaj w geometrii trójwymiarowej podnosimy jeden składzik, wskaźnik, czyli to jest minus k, tak, k, l. No dobrze. No i teraz na tom i ostatni Yy, I ostatni yy, przypadek, gdy wszystkie składowe są przestrzenne. Ach, to proszę Państwa, to tutaj nie występuje, to jest to samo, prawda? No bo to yy, będą występowały yy, te, te, te GKN. A może napiszmy jedna, druga GKN, a tutaj będą występowały tylko te składowe przestrzenne metryki, różniczkowane w kierunkach przestrzennych, czyli to jest nic innego jak ta trójwymiarowa gamma opisująca strukturę samej przestrzeni, samej przestrzeni S. Prawda? Tutaj całe to otoczenie nie wchodzi, nie wchodzi w grę. No i teraz jeszcze jedną uwagę chciałbym zrobić. Mianowicie, gdyby ten, ta składowa, ta współrzędna, transwersalna nie miała charakteru nie miała charakteru przestrzennego, czasowego, a przestrzenny, to sytuacja byłaby inna. Proszę Państwa, bo ten wzór, dobra, myśmy o, o to, to jest przy założeniu, że G00 jest ujemne, w związku z tym ten minus z tym minusem się skraca. Natomiast gdyby ta współrzędna transwersalna była przestrzenna, to tu by stał minus. Czyli, że K nie minus K by było tą pochodną, tylko, tylko właśnie plus K. No i stąd wniosek, że, że tutaj stałoby plus, gdy N n jest równe plus 1 o. No to tak zapamiętamy sobie. Ta obserwacja nam się przyda. Ja na razie będę robił rachunki w przypadku powierzchni typu przestrzennego, więc pamiętamy, że tutaj jest minus, taki sam jak tu. Natomiast gdyby to była powierzchnia o charakterze przestrzennym, no to tutaj byłby odwrotny znak. A tutaj jest tak jak jest. Dobrze. No to już mamy przygotowane narzędzia i sformułujemy, proszę Państwa, twierdzenie Gaussa, Kodackiego. Proszę Państwa, ja tak na marginesie chciałem powiedzieć, że się mówi, ja nie badałem tak za bardzo tej historii, no ale słyszałem, znam ją tylko ze słyszenia, że Gauss to wszystko, całą tę technikę opracował, y, y, ponieważ był odpowiedzialnym geometrą księcia brunswickiego to jest w Dolnej Saksonii. Wtedy to księstwo należało do Dolnej Saksonii, czyli do Hanoweru, której władca został właśnie królem Anglii. Ponieważ, że tak powiem, wrzenił się w ten, w królowanie w Anglii. No ale trzeba było pola mierzyć i coś tam się nie zgadzało, bo jak się z grubsza rzecz biorąc wzięło obszar księstwa na mapie, to jakieś tam wychodziły pomiary, a jak się dodawało te pulka na, na stokach, to jakiś inny wynik wychodził. No i chodziło o to, żeby, żeby umieć liczyć powierzchnie, pola powierzchni krzywych. O, z grubsza rzecz biorąc, o to wszystko chodziło. No dobrze, bardzo poważny moment. Twierdzenie Gauss-Kodacji jak powiedziałem, tu jeszcze jest trzecia część, bo tak naprawdę to twierdzenie składa się z trzech części, proszę Państwa, a ja jedną z nich tylko. Nie jest trudno. Mianowicie, że jak weźmiemy powierzchnię S i obliczymy jej tensor Einsteina, I obliczymy składową numer prostopadłe-prostopadłe. No czyli w naszym przypadku, jakbyśmy to robili i tak będziemy liczyli, no to będzie po prostu 0,0. Zero, 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 zero w układzie y, tym gaussowskim. Teraz tak. Y, na ile to jest ważne, żeby to liczyć w układzie gaussowskim? No. Zmiana skalowania współrzędnej zerowej, prawda? myśmy tu zażądali w układzie gaussowskim, żeby ta, ta współrzędna zerowa tak się zmieniała z taką prędkością no, równą 1, prawda? Ale zmiana tego to niewiele zmienia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli współrzędną, która się zeruje na powierzchni, pomnożymy przez 10, 10 razy szybciej, to to będzie 10 razy większe, a to będzie 10 razy mniejsze, więc to akurat tutaj się nie zmieni. Teraz druga rzecz jest taka, że to, to jest związane z... Prawda? O, mo może jeszcze tak napiszę, proszę Państwa. Co to jest? To jest tenzor Rimana, Jak wiemy tenzor to jest taka maszynka, która przypisuje liczbę, jak wrzucimy tam wektory i kowektory. I to, co tutaj jest napisane, to znaczy, że wrzucamy dx0, a tutaj d po dx0. Więc jak już powiedziałem, zmiana skali. To niczego nie zmienia, bo to się zwiększy, to się zmniejszy. Teraz to jest zawsze, zakładamy, że x0 jest stałe, więc dx0 jest prostopadłe do powierzchni. Ważne, żeby to było też prostopadłe, bo jak nie będzie prostopadłe, to, to będzie, no to tutaj jeszcze dojdą inne, inne składowe. Te składowe, o których mówi druga część tego twierdzenia gaussa kodackiego. I to jest, proszę Państwa, i teraz ja może sobie sięgnę do, bo ja, ja bardzo dobrze ten wzór pamiętam, tylko że właśnie, żebym się nie pomylił z tymi dwiema różnymi sygnaturami. To jest tak, minus jedna, druga. Tak może zapiszmy. Tutaj jest trójwymiarowa yy, trójwymiarowa krzywizna skalarna tej rozmaitości na której to się dzieje a tutaj jest właśnie taki znak który czasami jest plus czasami minus a on naprawdę to jest taki minus signum tego Wektora no, n, n, prawda? Czyli jeśli wektor ortonormalny jest, ma charakter czasowy, to tu jest minus, w związku z tym minus, minus to daje plus, a jak wektor ortonormalny jest. I to wszystko się bierze z tego, cośmy powiedzieli. A tutaj, proszę Państwa, stoi coś takiego, że to jest ślad. Tej krzywizny zewnętrznej do kwadratu minus ślad kwadratu krzywizny zewnętrznej. I to jest koniec. Czyli tak. Tutaj występuje Geometria tej przestrzeni dużej, w której to się dzieje, a tutaj występuje krzywizna wewnętrzna już tylko tej trójwymiarowej przestrzeni, a tutaj występuje krzywizna zewnętrzna czyli to jest to, co Państwu reklamowałem: związek między trzema geometrami krzywizną przestrzeni otaczającej, krzywizną wewnętrzną i krzywizną zewnętrzną tej powierzchni. No i proszę Państwa, będziemy to dowodzili. Oczywiście no, trzeba się skoncentrować na jakimś y, przypadku. No to może się skoncentrujmy na przypadku powierzchni o charakterze przestrzennym. W związku z tym... Tutaj będzie 0 i tu będzie 0, tu jest no, tu jest minus, w związku z tym tutaj będzie plus. O. No i teraz chcemy udowodnić takie twierdzenie. Dobrze, czyli. To, to wszystko są obiekty, to, to jest coś, cośmy zdefiniowali niezależnie od wyboru układów współrzędnych, prawda? No i to tak samo, to są obiekty geometryczne trójwymiarowe, także można się posłużyć byle jakim układem współrzędnych, no i właśnie my się posłużymy układem Gaussa. No to już wiemy, jak w tym układzie wyglądają poszczególne poszczególne składowe tensora konekcji nie tenzora, no i liczymy w układzie czyli dowód w układzie Gaussa No to proszę Państwa, tak, liczmy sobie. Co to jest G00? No to pamiętamy, że to jest tenzor ten Ritchiego, składowa 00, minus 1 druga y, delta 00, prawda, no delta 00 to jest 1, razy Yy, krzywizna skalarna, prawda? R. Yy, tak. No dobrze. No to co to jest tenzor Rimana, yy, tenzor Riciego? To jest, proszę Państwa, yy, zwężenie po pierwszym i trzecim dzień składowej. Prawda? Oto to jest tenzor Ricciego, No i tutaj jest numer 0. I tu jest numer 0. Minus jedna, druga. No a co to jest tenzor, co to jest skalar krzywizny? A no to znów jest. Te, yy, trzeba wziąć tenzor Ricci'ego, no to znów zwęzić po pierwszym i po trzecim, a następnie to, co wyjdzie, zwęzić no, z metryką, czyli tutaj napisać miu, miu. No dobrze. No to teraz. No to będzie tak, r lambda 0, lambda 0, czyli zwężamy po zerze, minus jedna druga, a tutaj no musimy zwęzić po wszystkich. No więc na razie się skoncentrujmy na y, miu równym 0. No to będzie r lambda 0, lambda 0, no plus r lambda. K lambda K, prawda? No bo jak zwężamy po miu, no to trzeba wziąć wszystkie możliwe wartości miu. Znaczy najpierw 0, a potem przestrzenne 1, 2, 3. No tośmy tak napisali. Równa się R lambda 0, lambda 0 minus 1 druga. No i tutaj będzie tak. R lambda 0, lambda 0 plus. A teraz tutaj znów po... Yy, zwiężamy po lambda, czyli trzeba wziąć najpierw 0, prawda? Czyli r 0k, zero 0k. Zero no i następnie jeszcze poprzestrzennych plus l LK, LK. No teraz proszę Państwa, my wiemy, że tenzor Rimana jest antysymetryczny w tych dwóch, no i w tych dwóch. W związku z tym tutaj jak piszemy lambda, no to gdy lambda przybiera wartość 0, no to to jest 0 w ogóle, także to nie ma znaczenia. No ale na wszelki padek można pisać tak. A tutaj jest 0k, no to równie dobrze zamiast k mogę napisać lambda, dlatego że i tak 0,0 zero, zero nic mnie nie kosztuje, bo 0,0 zero, zero to jest 0. No to widać, że to się upraszcza i w końcu Mamy coś takiego. Mamy, że to jest tylko zwężenie takich przestrzenno-przestrzennych. Prawda? No proszę Państwa, ile, ile to jest? Bo wiemy z drugiej strony, że to jest antysymetryczne. W związku z tym, tak naprawdę, wśród sześciu możliwych położeń tego lambda, k, to interesujące są tylko trzy, prawda? Dlatego, że jak weźmiemy 1, 2, to 2, 1 to tutaj się zamieni i 2, 1, 2 to też się zamienia, czyli one dadzą dwa razy to samo, prawda? Czyli w końcu to całe sumowanie to jest dwa razy, a tutaj są Trzy możliwości. 1, 2, 1, 2 plus R, 2, 3, 2, 3 plus R, 3, 1, 3, 1. A wszystkie pozostałe to albo są równe 0, no bo jak yy, powtarzają się jakieś, to z antysymetrii tensora Rimana wynika, że to jest 0 albo zostały już uwzględnione. Na przykład R2121 to jest to samo co R1212 i dlatego tu stoi ta dwójka w tej sumie i tak dalej. Prawda? No to już żeśmy wyliczyli. No to pierwszy krok. To pierwszy krok mamy za sobą. No to jeszcze zróbmy. Drugi krok. Proszę Państwa, minus, mi, zaraz, 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 tak, dobrze. Ojej, przepraszam. Ten nawias to jest to, co ja tu napisałem, a tu stała jeszcze minus, jedna druga. Bardzo przepraszam Państwa, to jest minus. Tak, dobrze. Dobrze. No i zróbmy jeszcze jeden kroczek do przodu, mianowicie obliczmy sobie któryś z tych, z tych, bo to są trzy takie identyczne wyrazy, no to obliczmy sobie na przykład r 1, 2, 1, 2. No, proszę Państwa, to my jeszcze mieliśmy możliwość jeszcze lepszego wyspecyfikowania tej całej algebry. Mianowicie, moglibyśmy jeszcze tak zrobić, żeby na tej powierzchni to wybrać metrykę tak, żeby ona w tym punkcie to była po prostu macierzą jednostkową. Oczywiście zaraz tam obok, to już nie, ale do tych czysto algebraicznych rachunków, można tak wybrać. Co to znaczy? To znaczy, że przy takim wyborze, to ja tę dwójkę może, mogę spuścić na dół, ponieważ spuszczanie i podnoszenie tych współrzędnych przestrzennych odbywa się przy pomocy macierzy jednostkowej. Prawda? O, świetnie. A mi wolno, tak jak Newtonowi wolno było rozwiązywać równania Newtona nie w układzie współrzędnych kartezjańskich szacownym, a w układzie współrzędnych sferycznych, no to mi wolno też rozwiązywać to w dowolnym układzie. A jak dostanę wynik, którego obie strony będą y, tensorami, to jak w jednym układzie się zgadzają, to i w innym. Więc pójdę na łatwiznę i sobie właśnie tutaj coś tak. Czyli zakładam, że, na sam, że w tym punkcie, w którym ja liczę, to GKL to jest po prostu delta KL. Tylko w jednym punkcie. No dobrze. No to jedźmy dalej. To to z definicji to co to jest? To jest D1 gamma 1, 2, 2 minus D2 gamma 1, 2, 1. No i minus trzeba napisać tak. Gamma 1, a tutaj mu, wszystkie cztery. Gamma, mu, a tutaj 2. Nie, przepraszam bardzo, tutaj jest plus. Minus. To samo gamma 1, mu gamma, mu 2 i teraz te, te antysymetryczne składowe 1, 2 trzeba tutaj wpisać, tutaj 1, 2, a tutaj na odwrót 2, 1. No dobrze, ale proszę Państwa z tego co tutaj było na tej tablicy widać, że te składowe, yy, te składowe Koneksji, które nie mają zer, które nie mają zer, to są po prostu składowe trójwymiarowej koneksji. Czyli, jak tu jeszcze uwzględnię gamma, czyli tu napiszę tak, bo mu może przyjmować wartość 0, 0,1 gamma 0, 2, 2, oraz te przestrzenne a tutaj będzie gamma 012 oraz gamma 021 oraz przestrzenne to proszę państwa te wszystkie przestrzenne to się składają do takiego wyrażenia które jest niczym innym jak właśnie to r12 1, 2, ale to trójwymiarowe, prawda? To jest tenzor Riemanna tej trójwymiarowej metryki. A jeszcze zostały te dwa kawałki. Jeszcze zostały te dwa kawałki. No z tym zerem. No to proszę Państwa, ale wiemy, że te kawałki z zerem, no to już mamy tam napisane, prawda? Jak. Yy, 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 tak, tam na górze. Jak 0 jest u góry, to to jest k, a jak 0 jest na dole, no to też jest k, prawda? To też, to te, yy, przepraszam, to jest minus i minus, czyli te minusy się, tak? Czyli co to będzie, proszę Państwa? To będzie plus k, 1, 1, k dwa, dwa tak naprawdę tu był, tu był minus i tu był minus, a tutaj będzie minus k jeden dwa k dwa jeden. No i proszę Państwa, jeszcze raz, mianowicie ten Yy, tę składową, tę jedną dwójkę, to ja tutaj sobie opuściłem, to ją sobie tutaj podniosę, czyli na samym końcu jeszcze napiszę tutaj tę dwójkę, no bo to podnoszenie, opuszczanie tych w tym punkcie tej yy, składowej, no dzięki takiemu wyborowi układów współrzędnych jest, po prostu yy, bezbolesne. No proszę Państwa, to zrobiłem taki wzór, no i zrobimy chyba teraz przerwę i zaraz już dopłyniemy do końca. Dziękuję.